Jak długo ten człowiek tu jest? To Uzjasz. Jesteśmy przyjaciółmi, odkąd zachorowałam. Ale on jest niewidomy od urodzenia. Jakubie? Tak, Rabbi. Nabierz trochę wody ze studni. Przedstawisz mnie? Ale ty nie możesz. Znam to spojrzenie. Dlaczego nie? Jest szabat. Będzie zabawniej. Uzjaszu, to jest Jezus, nauczyciel. Ten, który uzdrowił Szulę i mnie. On wie, Barnaby. Nie jest głuchy, tylko ślepy. Szabat szalom, Uzjaszu. Szabat szalom. Rabbi, odpowiedz nam, proszę. Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że urodził się niewidomy? Jesteś jego przyjacielem? Tak. I zastanawialiśmy się przez lata. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale by Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Słuchajcie uważnie. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Nie możemy pracować w nocy? Mamy ograniczony czas na ziemi. Ja mam ograniczony czas. Nie zważajmy na grzechy przeszłości. Mamy do przekazania światło. Przepraszam. Może wydawać ci się to dziwne, ale warto. Połóż. Nie ruszaj się. Umyj się. Tu, z prawej strony. No już. Rivka, szalom. Słyszałam, że Jezus tu jest. Rivko, patrz. Uzjasz? Co się stało? Czy to nie ten, który tu siadywał i żebrał? Dlatego, że był ślepy. Chodź ze mną. Teraz? Tak, do synagogi. Nie znam lepszego miejsca. Dziękuję. Chcą mnie widzieć w synagodze. Na pewno. Przekaż moim rodzicom, co się stało i że jestem w synagodze. Już pędzę. A gdzie oni mieszkają? Skąd mam wiedzieć? Byłam ślepa, kiedy go poznałam. Popytam. Chodź.